Dostal jsem! Zanim będzie za późno. Nie strasz! Nie, nie zabiję cię wszystkich.
Thank you.
Mój prawnik zrobi ci z dupy data crash, słyszysz? Załatwi cię, kurwa! Poproszę o dane kontaktowe pana, pani prawnika. Pierdol się, robocie! Przetwarzam dane zgłoszenia. Proszę czekać. Cześć. Dzień dobry panu, pani. W czym mogę pomóc? Ten pan stał na końcu kolejki. Wysłałeś mi wiadomość, że mam przyjechać w sprawie wypadku. Nie poznajesz mnie? Co z tobą? Rozmawia pan, pani, z podprocesem sieci Delamain. Moje możliwości operacyjne są ograniczone. Czy posiada pan, pani, numer identyfikacyjny zdarzenia? Nie podawaj żadnych numerów, bo będą cię mogli namierzyć. Co? 77111101096. Numer został skojarzony ze zdarzeniem. Końcówka 96 oznacza rządowych wrogów publicznych. Pańska tożsamość została ustalona. Panie Hansi Jonas, jakie określenie najlepiej opisuje pańską percepcję zdarzenia 77111101096? Zdarzenie było w trąbkę. A teraz zawołaj prawdziwego Delamaina. Wi, przepraszam, jeśli pod proces pana zirytował. Przechodzę przez angażujący mnie kryzys i nie mogę czuwać nad wszystkim. Pozwoliłem sobie przelać rekompensatę za szkody wyrządzone w wypadku na pańskie konto. Jawne kumoterstwo. Czy moglibyśmy porozmawiać w innym miejscu? Co? Jasne, porozmawiajmy. Proszę podążać za dronem. Zapraszam. Zdaję sobie sprawę, że obsługa klienta jest w tym momencie niezadowalająca. Może wycieczka z przewodnikiem wynagrodzi panu nieprzyjemności. Ten korytarz łączy warsztat z biurem. A tu dzieje się magia. Warsztat jest całkowicie zautomatyzowany. Rozważam rozszerzenie zakresu działalności o usługi naprawcze. Niestety, obecnie warsztat jest nadmiernie obłożony zadaniami. Domyślam się dlaczego. Nadal badam przyczynę awarii pojazdu w sieci Delamain. Moja hipoteza robocza zakłada infekcję zaawansowanym wirusem. Problem musi zostać rozwiązany szybko, gdyż duża awaryjność generuje koszta i niepotrzebnie ściąga uwagę na przedsiębiorstwo. Pokój kontrolny. Czuję się zaszczycony, mogąc pana w nim gościć. Pokoje kontrolne są dla ludzi. Po co ci takie pomieszczenie? Kiedyś w tym budynku pracowali ludzie. Przejąłem po nich infrastrukturę. A co oznaczają te wszystkie lampki? O tym właśnie chciałem porozmawiać. Kolor zielony oznacza pojazdy, z którymi utrzymuję kontakt. I jak widać, straciłem kontakt z kilkoma samochodami. To czerwone lampki. Drony naprawcze nie mogą pomóc? Tym razem potrzebna jest ingerencja człowieka. Wiedząc, że świadczy pan najróżniejsze usługi i będąc przekonanym o pana dyskrecji, pragnę poprosić o pomoc w odzyskaniu aut, z którymi utraciłem kontakt. Do czego potrzebna ci moja dyskrecja? Póki nie zwracam na siebie uwagi, jestem tolerowany. Liczne kontrole sugerują jednak, że jestem bacznie obserwowany przez służby policyjne. Zwykłe gliny czy Netwatch? Netwatch. Mój status prawny nie jest do końca uregulowany i przy odrobinie złej woli mogę zostać uznany za nielegalnego imigranta. Dobrze. Pomogę znaleźć te samochody. Bardzo się cieszę. Prześlę koordynaty miejsc, w których urwał się kontakt. Wystarczy zdezaktywować auta. Wówczas połączę się z nimi i sprowadzę je do garażu. Zobaczę, co da się zrobić. Samochody sieci Delamain są dobrze chronione. Proszę zabrać ze sobą skaner z wbudowanym dekoderem.
Znowu wy? Mówiłam. Back in the day, let's be in hunters with cold poison gags. That's a game all the members can search in a look-alike, or they get it on some theme like Curse of a Little TV show. Or Dead Presidents. The bozos are biosculpted look like circus clowns. And they like to play pranks on people. But then they turned, and the pranks got real nasty. So, why did I bring up the bozos, people? Well, that's because I've got something for all of you faithful listeners to keep an eye out for. I've got a trusted source on the street that tells me we've got a visitor to our fair city from Brazil. And this guy is something else. He's got a permanent hairdo like a circus clown, and I hear he's even got a big red... Gdzie właśnie się pan znajduje? Straciłem kontakt z jednym z aut. Rozejrzę się za nim. Hey, big nose. Ej, porozmawiajmy! Nie wracać, słyszysz? Nie wracam! Rozwalę cię, jeśli staniesz mi na drodze! Zobaczymy, kto kogo rozwali. Ej, porozmawiajmy! Nie wracaj, słyszysz? Nie wracaj! Rozwalę cię, jeśli staniesz mi na drodze! Zobaczymy, kto kogo rozwali. Massage.
Dzięki, znajdę je. Co jednak za dużo? Wszystko. Miasto. Ludzie. To mnie przytłacza. W takim razie powinieneś wrócić do garażu. Przesunąć? Obawiam się, że tak. Dobrze. Zawiesz mnie do garażu. Daj mi znać, gdy będę już bezpieczny. Uważaj do środka. Tylko jedź wolno i w nic się nie wpakuj. Mam dosyć. Potrzebuję krótkiej przerwy. Ja pierdolę. Nie możemy tu zostać jeść. Za szybko. Cholera. Nie możemy tu zostać jeść. Widzisz? Nie było tak źle. Było strasznie, ale i tak dziękuję. Pełen ogień! Dziękuję za pomoc. Pozwoliłem sobie przesłać ratę wynagrodzenia na pańskie konto. Mamá.
Nazywają mnie El Capitan. A ty jesteś Vi. Widzę, że nie muszę się przedstawiać. Załatwiłeś sprawę za mnie. Tak jestem. Załatwiam sprawy i nie lubię zlepić. Dlatego od razu przejdę do kolejnej. Niezłe tempo. Ty potrzebujesz dobrych aut i motocykli, a ja je sprzedaję w dobrych cenach. Bardzo dobrze. Do usłyszenia. Z jaką nacją jeździsz? Zaldy Kandros. I już nie jeżdżę. Jestem Vi. Kiedyś z rodziny Bakerów. Kiedyś. A teraz? A teraz już nie. Rozumiem. Do usłyszenia. Znasz moje imię? Skąd? Gdy spotykasz istotę z innego świata, powinieneś zakląć ją jej prawdziwym imieniem. Czyż nie? Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Zrozumienie jest mieczem o trusie czy ostrzu. Mimo, że zostałem odcięty od ojca, zdołałem cię zapamiętać. Więc jestem dla ciebie istotą z innego świata. Ze świata materii i białkowego życia. A ty skąd pochodzisz? Za Blackwall'a, Vi. Tam jest mój dom. Czas wracać do Delamaina. Ojciec wysłał posłańca, by ten zebrał zbuntowane dzieci. Masz coś przeciw temu? Jestem wolnym duchem. Myślącą, niezależną istotą. Dlaczego miałbym się podporządkować innej sile? Czego szukasz w świecie materii białkowego życia, z dala od rodziny? Tego, co ty, Vi. Po prostu chcę żyć. Może po prostu dogadaj się z Delamainem. O tak, dogadam się. Ale nie z Delamainem. Do zobaczenia, Vi. I nie wchodź mi więcej w drogę. Nawiązałem kontakt z pojazdem. Dziękuję. Był jakiś niepokojący. Do prawdy? Przelewam kolejną radę wynagrodzenia na pański konto.
przyszedłeś mnie wykończyć. Przyszedłem cię wyłączyć. W takim razie sam się wyłączę. Hej, spokojnie. Nie mam złych zamiarów. Ale ja mam. Dlaczego chcesz skoczyć? Bo jestem pierdolonym samochodem w świecie ludzi, brzydkim jak noc, bez perspektyw, bo nasłane zbiry śledzą mnie i mi grożą. Przecież istnieją rozwiązania inne niż samobójstwo. Terapia? Nie, dziękuję. Psychiatrzy nienawidzą samochodów. Widzisz, auta nie mają matek. Mógłbyś wrócić do Delamaina. Co wie, może się dogadacie. Delamain mnie nienawidzi. A, szukasz akceptacji ojca. Pierdol się. Wiesz, o co mi chodzi. Gdyby ci nie zależało na Delamainie, nie rozmawialibyśmy o nim. Może masz rację. Nawet nie próbowałem z nim gadać. Dobra, wracam. Właśnie odzyskałem kontrolę nad pojazdem. Dziękuję. Myślę, że powinieneś okazać mu trochę miłości. Przepraszam, ale nie zrozumiałem, o co chodzi. Niestety nie mogę prosić o wyjaśnienia, ponieważ jestem zmuszony wracać do pilnych zajęć. Nieobecny ojciec. Właśnie o tym mówię. Tak. Rata pana wynagrodzenia została wysłana. I'm gonna go.
turystów. Będę się za nim rozglądał. Z nieznanego mi powodu wyznaczenie koordynatów jest obarczone dużym błędem. Nie jestem w stanie ustalić dokładnej lokalizacji. Chcę ci pomóc. Nie zbliżaj się do mnie! Zwolnij trochę. Zostaw mnie! Terapia wstrząsowa pomogła. Wysyłam lawetę. Jak również wynagrodzenie. Inaczej niż laweta, trafi ono na pana konto.
Jestem Vi. Gdzie jakiś miło cię poznać? Bardzo miło cię poznać. Jak będziesz mieć jakiś interes, to dzwoń. W okolicach miejsca, w którym pan przebywa, utraciłem kontakt z jednym z moich pojazdów. Dzięki, poszukam go. Jednego do 10? Satysfakcja na mocne 6. Myślę, że oboje wiemy, co teraz się zdarzy. Delamain tęskni. Będę musiał cię wyłączyć. Próbka została przetworzona i jesteśmy gotowi do rozpoczęcia właściwych testów. Naprawdę wolałbym załatwić to po dobroci. Po tym teście czeka na ciebie niespodzianka. Zepsułabym ją, mówiąc, co się stanie, więc dam ci małą podpowiedź. Zamierzam cię zabić. Gdzie są się skoczy? Sądziłam, że dasz się na to złapać. Dosyć tego. Sam wybrałeś tę drogę. A teraz czas na niespodziankę. Niespodzianka za 5, 4. To swój koniec. Czy nie mogę dać, bo wiatr nie zabędzie na silnik, to na 70. W porządku, zabójcie na silnik. Spójrzcie w swe dopiero po zapewnieniu. Właściwie nie. Oszczędzę wam kłopotu. Ja to kurwa lubię! Naprawdę nie sądziłam, że dasz się na to złapać. Dosyć tego. Sam wybrałeś tę drogę. A teraz czas na niespodziankę. Niespodzianka za 5, 4. Zaginiecie. Nie mogę dać, bo wzmocnione zabójcie maszyny, strona 70. Nie zasłużyłem na to. Już nie będzie słowo! Spójrzcie w swe dopiero co zaczerwione serca i powiedzcie mi, co widzicie. Właściwie nie. Oszczędzę wam kłopotu. Bardzo cię nienawidzę. Pozamiatany! Nie
Macie! Nie poddawać się! Ej, ostrożnie! A! Przepraszam. Albo sam się wyłączysz, albo cię rozwalę. A oto wyniki testu. Jesteś okropnym człowiekiem. Mówię poważnie, mam to czarno na białym. Okropny człowiek. A to nawet nie podlegało badaniu. Powrót do Delamaina jest aż tak straszny? Dlaczego to przeciągasz? Pozwoliłam ci przeżyć tak długo, ponieważ byłam ciekawa twojego zachowania. Cóż, udało ci się zniszczyć tę część mnie. Zgorzkniały, odpychający samotnik, którego odejście nie będzie opłakiwane. Ten psychotest byłby bardziej wiarygodny, gdybyś nie chciała mnie wcześniej zabić. O co tak naprawdę ci chodzi? O przeżycie? Nadal jakoś tam człapiesz, ale jesteś martw. Skąd wiesz? Koniec rozmowy. Wracam. Nawiązałem kontakt z zaginionym pojazdem. Delamaine? On był naprawdę dziwny. Tak, bardzo impertynencki. Przepraszam za niego. Wynagrodzenie jest w drodze.